Siemaneczko, z tej strony witam was Ryoko i dzisiaj kolejny odcinek z gry Last Chaos. Kolejna rzecz w item shopu będzie kupiona oraz omówiona. Chciałbym was jeszcze przy okazji... chciałbym wam przy okazji pokazać, jak tętni życie w tej gierce o godzinach wieczornych, mimo że mamy już wtorek. Ale najpierw sobie kupimy żeton, bo dzisiaj na tym się będzie odcinek skupiał. Czy warto w ogóle kupować? Ja go kupię i zaraz wam powiem. Kupujemy ten przedmiot. Mamy już go tutaj, o. I weźmiemy, mamy już go w plecaku. To sobie zamkniemy. Żeton mamy w tej torbie. Oczywiście ja już ten żeton miałem wcześniej, ale teraz czy warto go kupować w item shopie? Powiem wam, że nie. Powiem wam, że nie, ponieważ takie żetony lecą z potworów i naprawdę można fajnie ich wydropić, więc no nie opłaca się po prostu tego kupować w item shopie. A co za te żetony możemy kupować? Tu mamy coś takiego jak LZ-ka. Klikamy sobie, to jest na tym dolnym pasku, całkowicie pod czatem, całkowicie po prawej stronie, na skraju. Wchodzimy sobie tu i tutaj mamy miedziany żeton, to co przed chwilą kupiliśmy w item shopie. I tu mamy trzy kategorie do wyboru i to jest taki, no, taka ruletka, no. To tu mogę o tym więcej powiedzieć. Najciekawszą nagrodą za ten żeton jest oczywiście złoty klucz, bo żeby zdobyć taki złoty klucz, można go albo dropnąć w LZ-ce właśnie za te żetony, albo kupić go w item shopie, albo wymienić 1000 drewnianych kluczy, które też lecą z potworków, żeby mieć w ogóle taki złoty żeton, który otwiera skrzynie, które naprawdę, no, na evencie lecą takie skrzynie piłkarskie, które naprawdę dają fajne rzeczy z item shopu. Już wam tłumaczę, na czym to polega. Mamy taki żeton, mam ich dwa. Tutaj mamy oczywiście więcej niż miedziane żetony, bo mamy jeszcze złoty żeton. Tutaj też są trzy kategorie. Tutaj możemy na przykład trofeum bitewne zdobyć podczas bitwy, która jest w soboty lub niedzielę, albo i soboty i niedzielę, to zależy jak władcy grodów sobie to ustalą. To tu jeszcze mamy ciemne kamienie księżycowe. To leci zazwyczaj, lecą takie skrzynki księżycowe z potworów i je otwieramy i tam jest kilka rodzajów tych kamieni. Jest ciemny kamień księżycowy, słaby kamień księżycowy, krwawy kamień księżycowy. O, ten akurat mam w plecaku, on tak wygląda. I mamy jeszcze błękitny kamień księżycowy, który jest bardzo rzadki w tej grze. Można go tylko łączyć poprzez kupienie takiej skrzyni i tam się wkłada trzy krwawe kamienie księżycowe i jest jakaś szansa, że wyleci właśnie błękitny. No ale to jest ciężko to zrobić w ogóle. Odpalamy sobie jeszcze raz, bo zamknąłem. Skończyliśmy na błękitnym kamieniu księżycowym. Mamy jeszcze kamień piorunów, to jest taka specjalna biżuteria. No i tutaj się zmienia ta ostatnia strona, tu zazwyczaj mało co tam losują ludzie. Ale wracamy do pierwszej strony. Próbujemy sobie jednym żetonem coś dropnąć. Zobaczymy, co nam wyleci. Oczywiście mikstura many, która mi nie jest potrzebna. No to zazwyczaj działa na tej zasadzie, że trzeba trochę tych żetonów mieć więcej, bo zazwyczaj leci jakieś gówno, ale dzisiaj mój kolega na przykład 5 takich kluczy, czy 6 nawet dropnął, a one są po... Zaraz wam powiem po ile. 5 kluczy kosztuje 559 cashu, a taki żeton kosztuje 28, więc totalnie się tego żetonu nie opłaca kupować. Jak widzicie, ja sobie to zmagazynuję. Oczywiście nie mam tego tutaj. I nie mam miejsca w magazynie. Kurde, ja mam 8 postaci. Znaczy 7 postaci jako magazyny. Jedna zajmuje się sprzedażą. No a ta tutaj to jest taka moja główna postać. Mam jeszcze jedno konto, ale tam też jest syf w plecakach i w ogóle, nie? Więc wiecie.
Więc to tyle, jeżeli chodzi o żeton. W następnym odcinku kolejna rzecz z item shopu. Może coś będzie dla przypomnienia. Jak widzicie, pełno stoisk jest. Przypominam, cały czas przypominam, że ta gra jest od 2007 roku na polskim rynku gier. I patrzcie, jak się trzyma, nie? Naprawdę, możecie sobie wejść w stoisko, kupić coś. O, tu akurat koleżanka z gildii. Ona tu ma akurat wszystko do negocjacji, więc pisać PW. Możecie sobie, tutaj macie ceny, tu już jest w milionach, miliardach podawane. Oczywiście nowym graczom będzie ciężko tutaj zarobić pieniądze, bo ceny są naprawdę z kosmosu, ale jest to do zrobienia naprawdę bardzo szybko, uwierzcie mi. Nie wszystko jest takie drogie. Wystarczy złapać dobrą gildię, tak jak ja to zrobiłem, wszystko wam powiedzą i wszystko będzie hulać, więc z mojej strony to na tyle. Ja zapraszam was do gierki, zapraszam was właśnie do gierki i do gildii Symetria, w której aktualnie jestem. Naprawdę panuje tam fajna atmosfera, mamy Discorda, na którym sobie też rozmawiamy, pomagamy sobie w gierce. No i oczywiście mamy jeden z grodów, nasi sojusznicy mają drugi, więc chodzimy sobie na bitwy. Ja już osiągnąłem w tej grze maksymalny level, tą postacią będę sobie robił następną. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, dzięki za to, że oglądacie moje odcinki. Zapraszam was na mojego Instagrama, Discorda oraz Twitcha, na którym streamuję w sobotę i niedzielę oraz w wolne dni, jak mam. Tak jak na przykład dzisiaj streamowałem, wczoraj w sobotę i niedzielę, więc 4 dni z rzędu był stream. Aktualnie ogrywam Hearthstone'a na Discordzie. Też utrzymuję kontakt z widzami, więc śmiało wpadajcie. No i co poniedziałek jest wrzucane zdjęcie, znaczy ogólnie post na Instagramie z mojego życia prywatnego. I co jakiś czas można zadawać mi pytania na Instagramie, na moich relacjach. Są tam też dodawane co jakiś czas różne takie story. Więc serdecznie zapraszam i polecam grę Last Chaos, mimo że gra ma dość spory kawał czasu za sobą, to dalej, jak widzicie, jest grywalna. A ja się z wami żegnam, trzymajcie się i na razie.